Siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku z Pokémon GO i dzisiaj będzie dwie bardzo duże informacje. Wstępnie pomyślałem sobie, że jednak powiem wam odnośnie naszego eventu aktualnie Charge Up'a, bo jest sporo fajnych informacji odnośnie tego. Jednak oczywiście, żeby tutaj wam zaspoilerować, co będzie później, od razu wam mówię, że możecie przeskoczyć do tego czasu, który jest podany prawdopodobnie na linii czasu i będzie tam mowa oczywiście o uwaga. Niektórzy pomyślą, że mówię tutaj herezję, ale tak, uwaga, będzie dostępny Shiny Cast Form Rainiform. Do roku 2020 nie było opcji, żeby był dostępny w jakiejkolwiek grze. Shiny Cast Form inny jak normalny. Jednak generacja 8 przyniosła nam właśnie Shiny wersję naszego Cast Forma. Każdego typu. I oczywiście aktualizacja była jakiś czas temu, bodajże chyba rok temu w Pokémon GO odnośnie naszych Shiny. I dopiero teraz one się przebudzają i będzie możliwość zdobycia Shiny wersji Castforma w wersji Rainy. Ale oczywiście wstępnie zacznijmy od innej części informacji, która jest aktualnie... po prostu trwa, jakby nie patrzeć. Także mamy Charge Event na naszym nearby, widzimy ewidentnie już Tynamo. Dostępną gdzieś tam, leży, siedzi, nie wiem, pływa w powietrzu, mniejsza o to. W każdym razie również dodatkowo mamy dostęp już w tej chwili do rajdów na Electrike'a i teraz pragnę wam tutaj tylko wspomnieć, że Electrike, jak i też nasz Ampharos to dwa Pokémony jedyne w wersji Mega, które mają typ elektryczny. Ze wszystkich chyba Mega. Także jeżeli marzycie teraz o większej ilości cukierków do naszego Tynamo lub też innych Pokémonów typu elektrycznego, polecam aktywować codziennie po jeden raz Ampharosa, ewentualnie Electrike'a. Ale oczywiście, jak wam powiedziałem, chyba to Electrike jest słabszy od Ampharosa, więc Ampharos będzie tym lepszym elektrycznym. I oczywiście z rajdu Electrike'a, jak oczywiście na to przystało, mają możliwość zdobycia wersji Shiny tego Pokémona po prostu z rajdu. Czy tak naprawdę ludzie zauważyli coś na naszej nowej aktualizacji, dokładnie ekranie ładowania, co tam nie powinno się mieścić? I uwaga, to być może być spoiler, ale może też nie być. Bo na pierwszym ekranie widzimy w tej chwili ewidentnie Xernasa, widzimy tutaj Wirlipeda, widzimy tutaj ewolucję Snivy'ego, widzimy tutaj jeszcze po prostu kilka innych Pokémonów, których w tym przypadku nawet nie ma w Pokémon GO jeszcze. Ale doszukaliśmy się czegoś jeszcze. Czy tam widzimy Arceusa. Zwróćcie uwagę, w którym kierunku patrzy nasz Servine. Zwróćcie na to uwagę. Oczywiście drugim okiem, prawdopodobnie tam ma drugie oko jeszcze, Wirlipeed. I on patrzy również w tym samym kierunku. Troszeczkę wyżej. I myślimy sobie, on patrzy w słońce, ewidentnie. Ale nie. Tam widać, ludzie doszukali się ewidentnie oznak Arceusa. Dokładnie. Zwróćcie uwagę, że tam te cienie tak ładnie padają na te kamienie. Oczywiście, wiecie, tak samo jak była sytuacja z Shiny Eevee na grafice z roku 2017 chyba, które prezentowała nam właśnie Shiny Eevee, albo coś jeszcze innego Shiny. I tak naprawdę to była tylko grafika. Także nic tu nam nie spoilerowała, nigdy nie będzie spoilerowała nasza grafika nic. Także przygotujcie się na taki zastrzyk informacji od razu, że od kiedy gra istnieje Pokémon GO, nigdy miniaturka nie prezentowała nam premiery albo rychłego przyjścia Pokémona, który oczywiście tam się znajduje. Nigdy nie było. To jest po prostu grafika, która nam nie ma obwieścić zmiany. Tyle. Także tutaj bez żadnych tutaj atrakcji z tej strony. Uwaga! Jeśli chodzi o kolejny bajer odnośnie tego eventu, a bardziej tutaj dla grupy testującej, bo oczywiście na całym świecie są grupy testujące Pokémon GO, ale oczywiście nie jest to jawnie powiedziane, tylko po prostu gracz nawet nie wie, ale odpala Pokémon GO i patrzy, a tam ma Daily Boxa, który zawiera, powiedzmy, nie wiem, Remote Day Passa, ewentualnie jakieś inne rzeczy, które są płatne. To jest testowane. I rzadkość tego jest na tyle dobra, że nie zrobi z tego tak naprawdę rzeczy, gdzie jakiś człowiek, jakiś gracz będzie oczekiwał tego codziennie. Także jest to fajne, dopóki jest to w testach i jeżeli na takim poziomie to zostanie, to będzie mega świetnie tutaj, wiecie, być taką osobą, która w pewnym momencie trafi się, ten, której trafi się Daily Box z takim właśnie strzałem po prostu od razu, nie?
Te Pine Berry robią ogólnie za taki filler, ale ten Daily Box, Free Box w tej formie wygląda dosłownie jakbyśmy, przypuśćmy, otrzymywali boxa za 480 coinów. Miałem Pikachu łapać, dajcie chwilę, nie Fennekin, Pikachu tutaj. Elektryczny i oczywiście quest, który w tej chwili funkcjonuje, daje nam możliwość zdobycia Tynamo bez niczego. Dobra, pierwszy. Jeszcze może jeden się trafi? Duże CP. Jest Grajcik, to jest był piąty. Nie, to jest czwarty. I brakuje jeszcze jednego. Elektrycznego, żeby ukończyć nasz quest, który oczywiście daje nam w pierwszej formie ewolucja Pokemona z Parapoy 5 razy. Tynamo przy pierwszym wpisie. Także ewolucja idzie do kolejki, a my oczywiście mamy kolejne informacje dla Was, które oczywiście pomogą Wam ogarnąć i być może będziecie mogli w łatwy sposób pominąć kwestię wydawania coinów, jak i też przedmiotów aktualnych, których potrzebujecie. A mianowicie, ten quest, który w tej chwili wykonuję, pozwoli Wam w pierwszym etapie otrzymać Tynamo. Oczywiście Tynamo, żeby ewoluować go, będziemy musieli tutaj zdobyć cukierki i zarazem również i przedmiot ewolucji, jakim jest tutaj Unova Stone. Z Parapi Pokemona, oczywiście dużo mi nam nie brakuje do tych ewolucji setek, jak też parapowania setek, więc tutaj 4 gwiazdka, nie dolar 4, tylko 4 gwiazdka. 4 gwiazdka, oczywiście recent i oczywiście moim nową setką z questa jest tutaj Rock'n'Rolla. Nawet nie wiedziałem, ale podczas eventu ostatniego trafił mi się z questu właśnie Rock'n'Rolla. Setka. Także para można dać, bo oczywiście po taniości, żeby nie marnować tutaj zbytnio Stardusta na parapowanie naszego Pokemona, kim jest Meltan, który oczywiście w tej chwili już będzie w dużych ilościach na Master Lidze. I nie wiem, czy wiecie, ale Niantic nam dał oczywiście gwarantowane XL Candy dla Meltana, co to naprawdę jest to, że tak powiem, uśmiech dla wszystkich graczy, którzy w tej chwili mają Stardust, nie mają cukierków, XL Candy, a jednak chcieliby wziąć udział w walkach na Master Lidze. Tej nie Classic. Więc oczywiście tutaj zwracając uwagę na to, że jest mała popularność naszej Master Ligi, właśnie chcą, żeby więcej Pokemonów właśnie tam się pojawiło i więcej graczy miało dostęp do tych, wiecie, maksymalnych leveli. Także tak to wygląda. Jeszcze jeden power-up chyba? Tak jest, 5. I teraz musimy poczekać na elektrycznego Pokemona. Somewhere, somehow. Nie. Oczywiście na drugim etapie otrzymamy Magnetona wraz z itemkiem do ewolucji, który nam pozwoli oczywiście zdobyć tutaj Magnezona. Następnie będzie Porygon z naszym przedmiotem, jakim jest i Upgrade. I będziemy mogli go ewoluować do finalnej formy Porygona Z. Oraz na samym końcu właśnie z przedmiotem ewolucji Unova Stone. W tej chwili kończymy nasz etap questu. Pokemony do zapania. Oczywiście mogłem ukończyć wcześniej quest 1 i po prostu kliknąć tutaj do odbioru Pokemona. I mamy pierwszy 5 Electric Type. Jednak wcześniej Tynamo do Pokédexu. Unova Stone, widzicie, od razu mogliśmy zdobyć ten przymiot, więc jest to taki ukłon w od strony Niantic właśnie w naszym kierunku. I oczywiście Tynamo. My tutaj Ananasa. Grejcik. Nie rzucałem nigdy do tego Pokemona, więc sprawdźmy, czy uda mi się za pierwszym razem rzucić Excelenta. O ile nie będzie się bujał na lewo i prawo. Trafiłem. Excelent przy wpisie do Dexa. Szkoda, że nie Shiny. Ale oczywiście będzie tutaj wpis do Shiny do Pokédexu od strony naszego Castforma. I wpisik Tynamo. Piękna sprawa. Ale oczywiście nie o to. W tej chwili nam chodzi. A i nawet zacnę. I pierwsza oczywiście forma ewolucyjna jeszcze no, nam nie pokazuje tego, co chcemy. Ale na rajdach będziemy mogli zdobyć oczywiście tutaj naszego Shiny Voltorba, Shinxa, Blitzle, Klinka, Tynamo oczywiście. Dla tieru trzeciego będzie tutaj alański Raichu, alański Graveler, Magneton, Ampharos i Mega Tier, Mega Houndoom, Mega Manectric, Manectric oraz Mega oraz Mega Abomasnow. I na tierze piątym oczywiście aktualnie nowy Fandarus Ferian Form. Jednak uwaga, uwaga. Wcześniej ten Pokémon mało nam po prostu przynosił dobrych cechy od siebie. W ogóle nie był przyjazny nawet do rajdów. Jednak w tej chwili
Dzień przed startem eventu, czyli wczoraj, wprowadziło Niantic zmiany odnośnie movesetu tego Pokemona, co w tej chwili tworzy z niego tak naprawdę Pokemona, który jest mega zacnym Pokemonem do walk na rajdach. Zaraz obok Zekroma jest najsilniejszy Pokemon elektryczny w Pokemon Go. Tak jest. Zaraz obok Zekroma w tej chwili, z uwagi na zmianę ataków jego, ten Pokemon będzie świetny na PvP. Może nie aż tak świetny, bo jeszcze nie wzięliśmy pod uwagę jeszcze kilku zmiennych, ale aktualnie na rajdy ten Pokemon będzie zaraz obok Zekroma najlepszym Pokemonem elektrycznym. Także uwaga, uwaga, polecam. Jeśli chodzi o taski, złap 5 Pokemonów typu elektrycznego, mamy Voldorba, Pikachu, ewentualnie naszego robaczka. I oczywiście tutaj ukończyłem ten quest i będziemy mieć szczęście do Pikachu, zakładam. Nie, Joltik siadł ładnie. Nie wiem, czy wiecie, ale opublikowałem na Twitterze również taką rzecz, jak informacja od Niantic oficjalną odnośnie tego, że ci, którzy mają dostęp do testowania nowego feature'u, jakim jest podgląd Pokemonów z jajek, tam oczywiście mamy pięcioskalowy poziom rzadkości Pokemona. Jednak jeżeli, przypuśćmy, przy jakimś Pokemonie nie pojawi się poziom rzadkości, to znaczy, że z tego jajka aktualnie nie można już wykluć tego Pokemona. Tak to ma wyglądać, ale jak to wygląda w rzeczywistości, tego już nie widziałem. Aczkolwiek takie pytania padły i oficjalnie taka informacja również. Aktualnie quest, które można zdobyć z Pokestopów, jest to 5 Pokemonów elektrycznych do zapania i oczywiście są to dropy, takie jak Pikachu, Voltorb i Joltik. Później jest złap 25 Pokemonów i będzie to i Dynamo. Masz Spire Up i Pokemony, są to oczywiście Pokebole. Spire Up i tutaj Pokemona 10 razy, są mega energie do Ampharosa, ewentualnie do Metrika. I oczywiście Spire Up i 7 razy Pokemona. I są to oczywiście energie do wszystkich typów Pokemonów, których aktualnie można posiadać. Poza tymi oczywiście, które są elektrycznego typu. Czyli poza tymi Spire Up i 10 razy. Także powiem wam, że po raz pierwszy chyba są atrakcyjne questy z Pokestopów. I to mi się podoba. Na tym skończyłem? Aha! W tej chwili możemy tutaj śmiało pokazać wam, jak przyjemnie korzystać z naszego feature'a, jakim jest wbijanie serduszek na buddy poprzez różne interakcje. Jedną z nich oczywiście jest nic innego, jak tutaj mizianie naszego Pokemona. Jak to zrobić w najprostszy sposób, oprócz maźniania go na lewo, na prawo, w górę, w dół i tak dalej? Wystarczy narysować uśmiech. I w tej chwili od lewej do prawej powoli. I to jest tyle. Interakcja zaliczona. Także taki uśmiech rysujemy od lewej do prawej, jak u Jokera. I mamy interakcję z Pokemonem. W tej chwili oczywiście przechodzimy do etapu, gdzie wam mówię o najnowszych informacjach w Pokemon Go. A mianowicie, w momencie, kiedy w tej chwili cieszymy się naszym Charge Up eventem, mamy nadchodzący inny event, który będzie w momencie, kiedy kończy się aktualny. Tak, jeden za drugim oczywiście mamy przesyt tych eventów, ale to zmienia faktu, że dzięki temu Bayerowi naprawdę nasz tutaj boost od pogody aktualnej daje nam boosta tylko i wyłącznie nie do spawnów, a do boostu na rajdach do Pokemonów. Ale ilekroć oczywiście mieliśmy możliwość zobaczenia tego boostu pogodowego, to od momentu kiedy wbiliśmy tutaj w etap poziom Pokemon Go Beyond, ten, wiecie, spawn Pokemonów od typu pogody się troszeczkę zmienił. I jest o wiele mniej Pokemonów w tej chwili na dziko, które spawnują się z pogody. Ale dodatkowo jeszcze podczas naszego eventu, który będzie startował 24 marca od godziny 10 rano do 29 marca do godziny tutaj 20 wieczorem, będziemy mogli oczywiście uczestniczyć w evencie, który będzie nazywał się Weather Week. Ten event będzie nam w tej chwili dostarczał innego typu Pokemony na dziko. Czyli tak naprawdę, no jakby patrzeć, kontrola nad pogodą. I w tym przypadku, przez ten tydzień oczywiście będzie ten nowy event, który będzie zawierał, uwaga, uwaga, cast forma, który będzie częściej pojawiał się na dziko. I uwaga, uwaga, bo ten Pokémon będzie oczywiście przywoływał inne Pokémony, które są typu Rainy oraz Windy. Tak jak Wingull, Ducklet. Jeśli masz szczęście,
trafisz na Shiny, Rainy Form, Cast Form. Tak jest, jest to pierwszy Shiny w Pokémon GO z tej edycji, która oczywiście po raz pierwszy w wersji Shiny pojawiła się w 8 generacji. Wcześniej ich nie było. Psyduck, Poliwag, Swablu, Drifloon, Mentaik, Tympole, Ducklet będą kluć się z piąteczek. Następujące Pokémony będą na tierze pierwszym, Slowpoke, Tynamo i więcej, i to jest tyle. Trzygwiazdkowe jajo, Swallow, Pelipper i więcej. Pięciogwiazdkowy raid, Ferian Forma, Fanlarus, czyli wciąż będzie panował ten aktualny, który aktualnie mamy. Mega Raid, Mega Houndoom, Mega Metric oraz Mega Abomasnow, czyli te, które aktualnie również posiadamy. Do końca miesiąca będą one na Mega Raidach. Kończąc ekskluzywny Field Research oraz czasowy research, będziemy mogli spotkać właśnie pokłonę typu Rainy Form, Cast Form i wiele więcej. Nowe wiosenne awatar itemy będą dostępne w sklepie. Uwaga, uwaga, bo od 24 marca o godzinie 10 rano do 27 marca do godziny 10 rano będziemy mogli oczywiście częściej spotkać tutaj pokłonę typu wodnego, takie jak Vaporeon, Lotad, Stunfisk i wiele więcej. I oczywiście będą one częściej pojawiać się na dziko. Oraz w drugiej części eventu, czyli od 27 marca, od godziny 10 do 29 marca, do godziny 20, będziemy mogli cieszyć się tutaj pogodą wietrzną, podczas której będziemy mogli znaleźć Skarmoriego, Tailowa, Pidowa i wiele więcej. Oczywiście nam nie zdradzają tego, że podczas Windy możemy spotkać również i Smoki, bo oczywiście jest to taki bajer dla nas, żeby ukończyć szybciej quest na Shiny Mew. Bonusowo, podczas tego eventu będziemy mogli zdobyć Pokémony, które się łapie z Weather Boostem i one będą mieć dodatkowy Stardust przy łapaniu. I oczywiście biorąc pod uwagę tutaj tego, że podczas eventu mamy Ferian Form Fandarusa, który będzie opuszczał nasze rajdy na rzecz nowego, jakim jest Ferian Form Tornadus, będzie to oczywiście debiut tego Pokémona po tym czasie. I wtedy oczywiście pozostanie tylko jeden, jakim jest Ferian Form Landarus i oczywiście kiedy on się pojawi, będziemy oczywiście musieli być tutaj, wypatrywać jego pojawienia się, jak i dać daty, kiedy to oczywiście pojawi się nowa informacja od strony Pokémon GO od Niantic. Jeśli chodzi o aktualną informację, to jest tyle. Zapraszam Was na kolejne odcinki, które wkrótce się pojawią na moim kanale i oczywiście jeden z nich pojawi się już jutro i będzie to Q&A. Także serdecznie zapraszam, bo są ciekawe pytania i oczywiście ewolucje z wpisem do Pokédexu. Wszystkie nowe. Tyle ode mnie, dziękuję za uwagę i widzimy się następnym razem. Trzymajcie się. Heja!